Po kilku miesiącach przerwy spowodowanej wakacjami i pandemią do szkół wrócili uczniowie. W Nowym Sączu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych naukę rozpoczyna ponad 20 tysięcy uczniów. W szkole podstawowej nr 7, która od 1 września została przekształcona w zespół szkolno-przedszkolny nr 5, w tym roku szkolnym będzie się uczyć 800 uczniów. Jak widać, bardzo zadowolonych z tego faktu. Cieszysz się, że wróciłeś do szkoły? Tak. Dlaczego? No, mogłem znowu spotkać przyjaciół. No i chyba dlatego. Dawno się nie widzieliście, nie tylko dlatego, że były wakacje, ale wcześniej było to nauczanie zdalne. Tak. Pozmieniali się koledzy, koleżanki? Nie za bardzo, jeden tylko doszedł. Cieszysz się, że szkoła się zaczęła? No nawet tak. Jak minęły wakacje? A bardzo dobrze, wyjazdy były i wszystko, w sumie gituwa była. Cieszysz się z tego, że widzisz koleżanki, widzisz kolegów, no bo te ostatnie miesiące w szkole jednak były takie, że się nie widzieliście. No tak, ale z drugiej strony z niektórymi miałam kontakt, tak jak reszta osób. I w sumie wakacje też były bardzo super, więc cieszę się w sumie, że wróciliśmy. Oby takich hałaśliwych dni jak najwięcej, mówi dyrektor placówki Mariusz Chorowski. Miło słyszeć ten hałas na korytarzu, ten ruch, te osoby, które tutaj przychodzą. Szkoła naprawdę żyje. Nareszcie można powiedzieć, wróciliśmy do tych warunków sprzed pandemii. Chociaż w reżimie sanitarnym i powiedziałbym nawet w takim ostrym reżimie sanitarnym. Dzieci uczą się w trybie stacjonarnym i oby tak zostało, dodaje dyrektor. Bo wydaje mi się, że te przerwy związane właśnie z nauką zdalną, mieszaną, tym elementem hybrydowym, jak często się używa tego sformułowania, pewne zmiany w psychice, ale też i zarówno uczniów, jak i rodziców, bo to trzeba podkreślać, jak również te elementy związane z pewnymi zmianami takimi społecznymi następują. Chcemy to redukować, niwelować, chcemy, żeby wróciło to do normy. A na razie według ministerstwa nie ma żadnego zagrożenia dla nauki stacjonarnej, także w dłuższej perspektywie czasowej.